Cześć wszystkim, z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z premierami, które miały swoje miejsce w kwietniu. Zaczynając tak leciutko, bo nie przybliżę Wam za bardzo opisu, swoją premierę miała książka od wydawnictwa Tajfunu, autora Ogai Mori, pod tytułem Zarządca Sansho. I są to trzy utwory właśnie w jednej pozycji, dlatego też nie będę Wam przybliżała jakiegoś takiego krótkiego opisu, bo było opisane dosłownie jednym zdaniem, o czym możecie sobie przeczytać sami. Jak zawsze link do tego, skąd biorę swoje informacje i skąd biorę książkowe premiery, będzie tutaj na dole w opisie. 6 kwietnia swoją premierę miała książka Mai Drożdż od wydawnictwa Dlaczemu pod tytułem Będę milczeć. I mamy tutaj sytuację, w której nasza główna bohaterka jest w centrum jakiegoś napadu. Jest to napad na ulicy, to jest bardziej nie taki napad, że wiecie, ma miejsce w banku i tak dalej. I zostaje obroniona przez byłego komandosa, który zabija napastnika. I on jej tam obiecuje bezpieczeństwo i ona mu trochę ulega. I za tym właśnie poczuciem bezpieczeństwa i za tym, że on chce tak bardzo pomóc naszej głównej bohaterce, kryje się jakaś taka pewna tajemnica. Moje wątpliwości oczywiście nie zostały rozwiane w opisie, dlatego też Wam nie pomogę, jeżeli chodzi o tą tajemnicę, bo też nie wiem, na czym ma polegać i z czym jest związany tytuł, co ciekawi mnie w tym przypadku chyba najbardziej. Od wydawnictwa SQN mieliśmy premierę książki, która opowiadała nam o przejściach Britney Spears od Jennifer Otter Bickedick pod tytułem Być Britney, blaski i cienie życia ikony pop. I myślę, że jestem zainteresowana tą książką przede wszystkim dlatego, że no, sprawa Britney była dosyć popularna przez ostatnie kilka lat. Ja też dużo podcastów i jakichś takich właśnie odcinków na YouTubie oglądałam właśnie o tej sprawie, jak ona się tam rozwiązała i tak dalej. No i ja jestem po prostu ciekawa, może nie samej postaci Britney Spears, ale właśnie tego, co jej się po drodze w życiu przytrafiło. Dalej ze sprawą wydawnictwa Psychoskok, 8 kwietnia swoją premierę miała książka Micia Mieszkowskiego pod tytułem Po supełku do kłębka. Jest to reportaż, który ma za swoje zadanie opowiedzieć o historii samej autorki, o jej epizodach, które były traumatyczne podczas całego jej życia i tutaj też jest taki swoisty trigger warning, bo występowała tam przemoc fizyczna, przemoc seksualna, jest tam powiedziane, że były gwałty, jakaś przymuszona aborcja i tak samo w opisie było zdanie, które mnie się na przykład bardzo spodobało, że jest tam śmierć i fizyczna, i psychiczna autorki. No i ja jestem książką niesamowicie zainteresowana właśnie ze względu na te tematy, ale osobom wrażliwym raczej bym nie polecała tej książki. Dalej 12 kwietnia za sprawą wydawnictwa Rebis miała swoją premierę książka Naomi Nowik i był to drugi tom dylogii z tego, co się orientuję, pod tytułem Scholomance, lekcja druga. I tego samego dnia Proszyński Media miał dla nas reportaż pod tytułem Nawet jeśli umrę w drodze od Moniki Białkowskiej i jest to takie spotkanie twarzą w twarz z uchodźcami, gdzie temat również jest dosyć popularny, dosyć na świecznikach w tym momencie, w którym się znajdujemy, więc ja jak najbardziej jestem również zainteresowana tą pozycją. I dalej do nas przychodzi 13 kwiecień, który był niesamowicie owocny w premiery, które mnie zainteresowały. I pierwszą taką premierą jest ostatni tom trylogii Licantiusa pod tytułem Blask ostatecznego kresu od Jamesa Eilingtona dzięki wydawnictwu Fabryka Słów. Ja pierwszy tom przeczytałam, drugi miałam kupować w zeszłym miesiącu, ale nie wyszło, nie udało się. Wiem, że będę chciała przeczytać Cień utraconego świata jeszcze raz. On się znajduje gdzieś tutaj.
Wiem, że będę chciała go przeczytać jeszcze raz, żeby znowu wkręcić się w tą fabułę i od razu za następnym zamachem przeczytam sobie też drugi tom i właśnie ten trzeci, który miał swoją premierę w kwietniu. Dalej dzięki wydawnictwu kobiecemu mieliśmy premierę książki Alexis Henderson pod tytułem Godzina Wiedźmy. I mamy tutaj akcję osadzoną w patriarchacie, w świecie, w którym rządzą mężczyźni, a nasza bohaterka jest przez swój wygląd i przez swoje korzenie, ponieważ jej matka spłodziła ją z człowiekiem, który ma odmienną rasę, jest wykluczona przez swój świat oraz kościół, który tutaj w tej książce odgrywa bardzo ważną rolę i ucieka do takiego zakazanego lasu, który właśnie stoi na granicy jej miasta, w którym odkrywa, czy tam dostaje jako prezent dziennik swojej zmarłej matki, w którym to jest zapisana prawda o historii Kościoła, o historii tych proroków, którzy się tutaj znajdują. No i akcja nam się później toczy dalej. Tam w opisie za bardzo nie było wyjaśnione, w którą stronę pójdzie, ale jak najbardziej ja słyszałam bardzo dobre opinie o tej książce i przeczytam ją w najbliższym czasie, zobaczymy w jakim, ale mam ją w planach w każdym razie. Dalej od wydawnictwa Winidia mieliśmy ostatni tom książki Shelby Mahurin, czyli Bogowie i Potwory. Jest to trzeci tom Gołębia i Węża. Ja Gołębia i Węża mam za sobą. Czy czytać będę drugi raz? Raczej nie, bo raczej dobrze pamiętam fabułę. Gołąb i Wąż mi się swoją drogą podobał, ale słyszałam negatywne głosy ze świata książkowego, bardziej z Instagrama, że drugi tom już nie dorównał pierwszemu i że trzeci może być albo gorszy, albo lepszy i trochę się tej serii obawiam. Drugi tom też leży tutaj gdzieś, za tymi świeczkami, więc też jest jeszcze przede mną, ale też raczej chciałabym najpierw skompletować serię, skoro to ma być trylogia, a dopiero później się zabrać za ten drugi tom, bo znowu będzie czekać i leżeć odłogiem na mnie ten trzeci tom, jeżeli ten drugi faktycznie będzie taki słaby, jak mówią. Dalej w swoją premierę miała książka Daphne du Maurier od wydawnictwa Albatros pod tytułem Oberża na pustkowiu. I zaczynamy tutaj fabułą od śmierci i pogrzebu matki głównej bohaterki i jest powiedziane, że na świecie nie został jej nikt bliski oprócz ciotki, która jest jednocześnie siostrą tej zmarłej matki, więc nasza główna bohaterka postanawia się do niej udać i kobieta mieszka na pustkowiu, gdzie mało osób w ogóle się zapuszcza. I nie wiadomo na początku czemu, ale później okazuje się, że mąż tej ciotki jest bardzo brutalnym mężczyzną, który jest uzależniony od alkoholu. I tutaj też nie mamy powiedziane, w którą stronę ta akcja się potoczy. No ja jestem niesamowicie ciekawa, szczególnie, że nie miałam wcześniej styczności z autorką, a już parę książek w Polsce zostało wydanych i chciałabym to sobie powolutku też nadrabiać. No niestety jest jeszcze dużo książek, które mam zaległych do przeczytania, więc najpierw te zaległe, a dopiero później nowe. Dalej swoją premierę miała książka Kerry Marisalko od wydawnictwa UNYA pod tytułem Królestwo Nikczemnych. I tutaj mamy do czynienia z babką, która jest starą sycylijską wiedźmą oraz z wnuczką, która jest żądna krwi po brutalnym morderstwie swojej siostry. Jest zaznaczone również w opisie, że jest gotowa zawrzeć pakt nawet z samym diabłem, żeby tej zemsty dokonać. Jednocześnie w mieście zaczynają ginąć młode dziewczyny, a jest również powiedziane, że siły złego, które są najprawdopodobniej odpowiedzialne i za te zaginienia, i za te morderstwa, przyszli po zapłatę długu krwi. Brzmi to interesująco, trochę młodzieżówkowo, ale nadal interesująco. Dalej swoją premierę miała książka Christiny Lam od wydawnictwa Znak Litera Nowa pod tytułem Nasze ciało, ich pole bitwy. Co wojna robi kobietom? No i tak jak mówiłam chyba w poprzednim filmie, czyli w premierach marcowych, ja lubię bardzo wątki o sile kobiet, ogólnie o kobietach, nawet jeśli to jest złe traktowanie kobiet. Ja lubię takie wątki,
W sensie, może lubię takie wątki, to ciężko powiedzieć, że lubię, ale lubię czytać o takich wątkach, nawet jeśli są to ludzkie tragedie, lubię wiedzieć o tym, że takie rzeczy mają miejsce, jak są traktowane kobiety w świecie. No i tą książką jestem jednocześnie bardzo zainteresowana właśnie przez temat, który mnie interesuje. Dalej od wydawnictwa MG mamy kolejną książkę Anne Bronte pod tytułem Agnes Grey. Jest to taka swoista opowieść o życiu autorki, która bazuje na jej życiu, opowiadająca o kobiecie, która jest w ciężkiej sytuacji finansowej, jej rodzina jest w ciężkiej sytuacji finansowej i żeby sobie troszkę dorobić i uzyskać tą niezależność, zaczyna pracować jako guwernantka i opiekuje się dziećmi i początkowo to zadanie wydaje jej się proste, ale dzieci wcale jej nie ułatwiają, a dorośli są po prostu nieprzyjemni. No i tak jak mówiłam, jest to historia oparta o prawdziwe wydarzenia autorki, dlatego mnie też ciekawi i jest o sile kobiet znowu, która dąży do niezależności. Dalej od wydawnictwa WAB mieliśmy premierę Ukochanego dziecka od Romiego Hausmana. Jest to książka, thriller, o którym ja słyszałam bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim za sprawą Zuzy z kanału Zaksiążkowane, to ona mnie właśnie tak zachęciła tą pozycją, bo tak to myślę, żebym ją ominęła, jakbym robiła właśnie te premiery kwietniowe. I opowiada ona o domku z zabitymi oknami w środku lasów, w której porywacz przetrzymuje naszą główną bohaterkę i jej dzieci, będąc jednocześnie ojcem tych dzieci, ponieważ chce ich uchronić od niebezpieczeństwami, które czyhają na świecie zewnętrznym. I w pewnym momencie naszej głównej bohaterce udaje się uciec i odnajduje swoich rodziców, zawiadamiają policję i rodzice wraz z policją próbują poskładać te początkowo niepasujące do siebie elementy układanki i dowiedzieć się, czy główna bohaterka jest na pewno tą córką, która zaginęła przed laty. Dalej od wydawnictwa Czarnego swoją premierę miała książka od Sony Faleiro pod tytułem Porządne dziewczyny, zbrodnia i hańba w Indiach. I tutaj mamy do czynienia z reportażem, który rozpoczyna się w momencie śmierci dwóch dziewczyn, które wcześniej zostały zgwałcone, zamordowane i powieszone na drzewach, a filmik bądź zdjęcia, wydaje mi się, że to był filmik, wyciekły do internetu. I miało to miejsce w 2014 roku i nasza reporterka prowadzi swego rodzaju śledztwo, co doprowadziło do śmierci tych dwóch dziewczynek. One były w bardzo młodym wieku, więc tym bardziej jest to no, tragedia po prostu. I jednocześnie przedstawia nam obraz, który w Indiach panuje do dzisiaj. Jak są traktowane kobiety, jak działa społeczeństwo, czym jest ta zbrodnia, czym jest ta hańba, więc naprawdę niesamowicie interesujący temat, znowu opierający się trochę o kobiety. Dalej od wydawnictwa Muza miała swoją premierę książka Haruki Murakamiego pod tytułem Porzucenie kota, wspomnienia o ojcu. I tutaj w opisie było zaznaczone, że u Murakamiego w powieściach ogólnie ten ojciec jest zawsze jakiś taki nieobecny i że może mieć to wpływ właśnie z jego relacjami, które miał z ojcem. I tutaj się chyba ma to potwierdzić w tej powieści. Aczkolwiek, ta książka jest w moich bardzo dalekich planach, ponieważ jak na ilość tekstu jest niesamowicie droga i po prostu poczekam, aż sobie stanieje i kiedyś ją na pewno przeczytam, no ale nie będzie to po prostu najbliższy czas, bo też nie wiem, w jakim tempie będzie tanieć. Więc jest w moich planach czytelniczych na przyszłość, ale raczej daleko niż bliską. Dalej od wydawnictwa poznańskiego swoją premierę miała książka Jennifer Wright i że ci nie odpuszczę, najbardziej mordercze kobiety w historii. I ja tą książkę akurat mam, nie wiedząc, że premiera była w kwietniu, po prostu na domowych targach książki mnie sobą zainteresowała, również okładką, jak i samym tytułem, jak i opisem. Więc będę ją Wam recenzować w najbliższym czasie, bo ona też nie jest jakaś super długa. Ja jestem na stronie
44, więc myślę, że szybko się uporam, po prostu poznacie moją recenzję. I w jakimś vlogu też mówię o opisie, tak żeby nie było. No ale jest to po prostu książka o morderczych kobietach, które swoje morderstwa zapisały w historii ludzkości. Później swoją premierę miała książka od wydawnictwa Znak Literanowa, autorki Meg Mason, pod tytułem Smutek i rozpacz. I tutaj mamy do czynienia z główną bohaterką, która przez całe życie słyszała tylko weź się w garść, i próbowała na przestrzeni tych wszystkich lat, które ma już za sobą, ale dopiero po prawidłowej diagnozie, którą słyszy od specjalisty, jej życie zaczyna się nieznacznie zmieniać i jej postrzeganie również się delikatnie zmienia i śledzimy jej drogę właśnie po tej diagnozie. Dalej mamy nową książkę Adama Fabera, od wydawnictwa Zygzaki i jest to Spukademia tom pierwszy i jest to opowieść z literatury dziecięcej o szkole, do której można się dostać jedynie po śmierci, nie będąc istotą żywą. I tam też czyhają jakieś niebezpieczeństwa, wiadomo jak to w książkach dla dzieci. I też myślę, że będę ją czytać w nieodległej przyszłości. Dalej od wydawnictwa Skarpa Warszawska mieliśmy premierę książki pod tytułem Oblicza magii od Katarzyny Maniszewskiej. Jest to taka podróż przez różne zakątki świata, poprzez wierzenia i przesądy ludzi różnych narodowości. No i ja również jestem zainteresowana tym tematem, ponieważ mitologia, przesądy, wierzenia są bardzo bliskie mojemu sercu i ja bardzo lubię czytać o takich rzeczach, więc na pewno zaopatrzę się w lekturę. Dalej dzięki wydawnictwu Story House Egmont mamy czwarty tom Czaroliny i tak jak w przypadku serii, tylko zaznaczam, że chciałabym je przeczytać, ale jeżeli to jest kolejny tom, to po prostu nie skupiam się za bardzo na fabule. Też nie czytałam opisu z tego względu, że podchodząc do serii jednak wolę ją poznawać sama, nie spoilerować sobie na przykład czwartego tomu, tak jakby to miało właśnie w tym przypadku miejsce. Dalej z wydawnictwa Czarna Owca mieliśmy premierę książki autora Arwina Dialoma. To mi się wydaje, że tak się czyta to nazwisko. Pod tytułem Leżąc na kozetce. Jest to opowieść o terapeutach, psychoterapeutach, którzy zmagają się z własnymi problemami. I jest to przedstawienie takiego właśnie świata psychoterapii od strony psychoterapeutów, gdzie my możemy poznać również problemy, które dotykają takie osoby, a którym często powierzamy nasze zdrowie psychiczne. Więc no, chcąc nie chcąc, jestem zainteresowana. 20 kwietnia dzięki wydawnictwu Insygnis pojawi się kolejny tom Drogi Szamana, czyli tom 7. I z tego, co tam doczytałam w opisie, bo przeczytałam dosłownie dwie linijki, żeby sobie niczego nie zaspoilerować, bo ja przeczytałam dopiero 3 tomy tej serii, jest to chyba ostatni tom. Troszkę przykro, ale kiedyś wszystko musi się skończyć, lepiej późno niż wcale, od Wasylija Machanienko. 22 kwietnia Fabryka Słów miała nam do zaoferowania książkę autorki Ilony Andrews o tytule Płoń dla mnie, ukryte dziedzictwo. Jest to też tom pierwszy nowej serii tej autorki. Wcześniejszą serię możecie znać, ponieważ była ona o Kate Daniels. I ja tutaj też nie do końca wyczytałam z opisu, o czym ta książka była, dlatego też Wam tego nie streszczę, bo zwyczajnie mogłabym zrobić krzywdę tej książce, więc musicie sobie albo sami przeczytać opis, jeżeli wyciągniecie z niego większe wnioski niż ja, to zapraszam w komentarzach do uświadomienia mnie. No ja nie chcę po prostu Was skrzywdzić jakimiś niepożądanymi informacjami na temat książki, ale najpierw przed przeczytaniem tej książki chciałabym przeczytać właśnie tą serię wcześniejszą autorki, więc no zobaczymy, kiedy sięgnę po tą. 27 kwietnia za sprawą wydawnictwa Jaguar miała premierę Ekstazja od Claire Legrand. I tutaj też sobie zapisałam nawet nie streszczenie opisu, tylko pewne hasła, które mnie zmotywowały, żeby tą książkę tutaj umieścić. Jest to walka ze złem, bezimienna dziewczyna oraz zgromadzenie wiedźm. Ja uważam, że to brzmi cudownie i że tyle mi w zupełności wystarczy.
od wydawnictwa Olesiejuk. Mamy kolejny tom serii Mroczne opowieści i tym razem jest to opowieść o Śnieżce zatytułowana Lustereczko, lustereczko. Od wydawnictwa Fabryka Słów swoją premierę miał drugi tom książki Adama Przechty pod tytułem Sługa honoru i jest to seria o tytule Materia Sekunda. Tutaj też nie czytałam opisu. Wiem, że na pewno na kanale Karateusz możecie posłuchać opinie zarówno o pierwszym tomie, jak i o drugim. Ja też mam w planach, ale moje plany czytelnicze często się rozmywają. I zanim ją kupię, to też trochę minie, a lubię mieć książki pod ręką, jeśli je czytam. Od wydawnictwa Feria Science mamy książkę zbiorowego autorstwa pod tytułem Jak powstaje morderca? Zagadki psychopatycznych umysłów. I wydaje mi się, że to jest ta seria bardzo podobna graficznie do rozmowy z psychopatami, rozmowy z mordercami. Nie pamiętam, jak to do końca leciało, no ale też jestem zainteresowana zarówno tamtymi książkami, jak i tą, więc na pewno będzie czytane. Od wydawnictwa MAK mamy książkę pod tytułem Biblioteka na górze opiec. I tutaj również było jedno zdanie, które mnie niesamowicie zainteresowało, bo inaczej nie wzięłabym tej książki w ogóle pod uwagę, jeżeli przeczytałabym resztę opisu i to zdanie by nie istniało, to myślę, żebym po prostu zamknęła kartę w przeglądarce i nigdy nie wróciła do tej książki myślami, no chyba, że usłyszałabym jakąś dobrą opinię. I to zdanie brzmiało, cytuję: niestety w wojnie o zostanie nowym Bogiem zapomniałaby chronić to, co czyni ją człowiekiem. I to jest zdanie, które mnie w 100% kupiło i naprawdę nie jest potrzebna Wam znajomość opisu fabuły. Tam jest coś tam o zaginionym Bogu, o przygarnięciu po stracie rodziców, ale to jest zupełnie nieważne. Ta wojna wysuwa się na pierwszy plan i to zdanie jest tak, no, takie, w punkt po prostu, że naprawdę nie potrzeba Wam niczego więcej. To zdanie Was w zupełności powinno przekonać do sięgnięcia po lekturę. Dalej dzięki wydawnictwu Filia mieliśmy reportaż o depresji dzieci i młodzieży pod tytułem Żyletkę zawsze noszę przy sobie, autorstw Małgorzaty Gołoty. Jest to ważny temat społecznie i obecnie. Książka jest w swoim opisie oznaczona jako jedna, która powinna wejść do kanonu lektur. I nie wiem, czy mogę się z tym opisem zgodzić, biorąc pod uwagę, że jeszcze tego nie czytałam. Jeżeli będzie to tak dobry i rzetelny reportaż właśnie o tej depresji, która spotyka i dzieci, i młodzież, będę mogła się w 100% przyłożyć do tego zdania i klepnąć to zdanie i powiedzieć: dawajcie to do zestawu lektur szkolnych, bo uważam ten temat za niesamowicie ważny i uważam, że to jest bardzo poważny problem XXI wieku, już od najmłodszych lat. Więc jak najbardziej, jeżeli książka będzie dobrze napisana, jeżeli mnie się będzie podobała subiektywnie, ale myślę, że też obiektywnie, to będę mogła się w stanie zgodzić z tym cytatem. Wydawnictwo Znak Wizerunkowy wydało książkę o tytule Bestiariusz Krakowski autorstwa Bogusława Roztworowskiego. No i mity, legendy, wierzenia, Bestiariusz Krakowski, więc coś z Polski, o czym nie wiem, jak najbardziej znalazło się tutaj w tym zestawieniu. Dalej pojawiła się książka Briana Evensona od wydawnictwa MAK pod tytułem Dni ostatnie. I mamy tutaj do czynienia z fantastyką, w której pewna sekta poprzez amputację ciała uważa, że jest bliżej Boga i nasz główny bohater zostaje przez tą sektę porwany i zostaje mu przyznaczone zadanie odnalezienia zabójcy ich takiego guru. I temat jest, myślę, że troszkę kontrowersyjny. Książka mnie interesuje i ciekawi, ale nie wiem, czy będzie ona napisana tak, jak ja bym oczekiwała, żeby została napisana. Także, no nie wiem, zobaczymy. Dalej swoją premierę miała książka Natalii Ojewskiej dzięki wydawnictwu Słowne pod tytułem Zabiłam. Historię matek skazanych za zbrodnie ludobójstwa w Rwandzie. No i jest to reportaż właśnie o matkach, które siedzą tam w więzieniu. I mieliśmy też następny reportaż z wydawnictwa Marginesy od Sylwii Góry pod tytułem
tytułem Kobiety, których nie ma, Bezdomność kobiet w Polsce. Dalej swoją premierę dzięki wydawnictwu SQN miała nowa powieść Anety Jadowskiej pod tytułem Afera na Storysiu. Jest to powrót Nikity w wielkim stylu. Ja Nikity nie czytałam, więc też nie do końca chciałam znać fabułę jej dalszych losów. No skoro Nikity nie czytałam, więc fabuły też Wam niestety nie przybliżę. Wiem, że tam jest jakiś 6-letni bodaj albo 8-letni Michaś, który jest rysiem i prosi naszą Nikitę o pomoc w odnalezieniu jej rodziców. I tyle wiem i nie chcę na razie wiedzieć nic więcej, dopóki nie będę miała Nikity za sobą. Dalej swoją premierę miał trzeci tom serii szpiegowskiej z Jacksonem Lambem autorstwa Mika Herona od wydawnictwa Insygnis i książka nosi tytuł Prawdziwe Tygrysy. Też to jest trzeci tom, więc też nie będę się nad nią rozwodzić. I dalej od Jeffa Lemira miał za sprawą wydawnictwa Story House Edmund premierę Łasuch Powrót. No i jest to o Gasie, chłopcu z jelenimi rogami. Jest to drugi tom, albo taka luźna kontynuacja właśnie tego pierwszego tomu Łasucha, którym ja również byłam zainteresowana ze względu na adaptację serialową bodaj przez Netflixa. W każdym razie na Netflixie też jest Chłopiec o jelenim porożu i również ten serial nazywa się Łasuch, więc ja jakby miałam pierwszą styczność z serialem, a dopiero później usłyszałam, że kiedykolwiek był z tego komiks. I nie obejrzałam tego serialu, więc najpierw chciałabym przeczytać właśnie komiks i zapoznać się z tą formą w pierwszej kolejności. I z premier kwietniowych, które mnie zainteresowały, to by było na tyle. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, którą premierą Wy byliście najbardziej zainteresowani, ale także co już przeczytaliście, bo jednak jest już końcówka maja, więc najprawdopodobniej już sporo udało Wam się przeczytać. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Ja się z Wami żegnam. Na razie!